będziemy dalej bardzo konsekwentnie prowadzili walkę w interesie województwa mazowieckiego, bowiem ten system, który w tej chwili funkcjonuje, a który był i został uchylony tak naprawdę przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, powoduje, że nie możemy realizować swoich podstawowych zadań. Mam nadzieję, że wkrótce, jeszcze w tym roku, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zmieni te przepisy i że od 1 stycznia 2015 roku będziemy już wpłacali tyle, ile będziemy rzeczywiście mogli, tak aby realizować wszystkie swoje zadania.